Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie speedruna. Mamy już ranking 1689. Idzie dobrze oczywiście, gram na 10 minut, komentuję ruchy, łapki w górę mile widziane, to zawsze pozycjonuje film troszeczkę lepiej, a mnie motywuje. Wiem, że często to już powtarzam, ale nie zaszkodzi. Jeszcze raz, moi drodzy widzowie, lecimy z tematem, zobaczymy, jak te gry będą się układać. Mam zawodnika 1745 i teraz postanowiłem, że będę grał sobie każdym pionkiem o jedno pole. To jest na zasadzie oczywiście testu. Chcę zobaczyć, jak przeciwnicy reagują i jak będą reagować. Może zagram taką jedną partię, nie będę też może przeginał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystkie pionki pójdą do przodu o jedno pole. A potem będziemy się martwić. Oczywiście tak nie wolno grać, to jest też przestroga, ale chcę po prostu przetestować, nie jest to lekceważenie absolutnie. Speedrun rządzi się swoimi prawami trochę, można sobie pokombinować na zasadzie po prostu testu. No i mamy wszystkie pionki na trzeciej linii. No i teraz trzeba jakoś próbować grać w miarę logicznie. No to goniec G2 z planem skoczek E2 i roszada. Dlaczego by nie? Nie wyjdzie to chyba aż tak tragicznie. No przeciwnik oczywiście tam rozwija swoje figury. Skoczek E2. No i robimy sobie roszadę. Już pozycja nabiera kształtów troszeczkę lepszych. Już za chwilę mogę próbować grać na przykład posunięcie F4. Tutaj pionek słaby, aczkolwiek skoczek broni. Tutaj trzeba będzie chyba zagrać po prostu skoczkiem tu i gońcem na B2, no bo nie widzę jakiejś innej takiej sensownej możliwości. Poczekam, aż przeciwnik tutaj będzie coś próbował przełamywać. Właśnie to czyni, jest posunięcie D4. No i teraz tak, zbije tu, on zbije tu, przepraszam, tutaj i chyba E4. No tak, jeszcze myślę nad tym ruchem, bicie i tu. Też jest w sumie ciekawe, ale nie, jednak wolę chyba zbić tym. I zagramy sobie E4. No tak, tutaj skoczek może wejść na E5, atakować, ale hetman broni, więc się na razie tym nie martwię. Zawsze mogę go przegonić ruchem F4. Tak też będzie trzeba zagrać, bez dwóch zdań. Przeciwnik może przełamywać to grając posunięcie. A no właśnie, zobaczcie, dobrze tutaj reaguje, bo jak zagram tak, to on zagra tu. Ten pionek będzie wisiał. Może F4. Chodzi o to, żeby tutaj nie zagrał skoczek. No za dużo pionkami też grałem sobie, zdaję z tego sprawę. Nie mogę wpuścić skoczka tutaj i tutaj lub na C3. Prędzej właśnie na E3. Okej, gramy goniec na B2, naciskając tutaj nieco. No i mam problem z tym pionkiem, bo muszę go jakoś po prostu obronić, żeby wyjść skoczkiem. Nie będzie to łatwe. No to jest oczywiście też kara za to, że tymi pionkami się tutaj poruszam. Ale przeciwnik gra E5. No powiem szczerze, że ten ruch mi się bardzo podoba. Gramy posunięcie F5. Jak bije, to bije i wchodzi skoczek. Tak bym na jego miejscu zagrał. Będę musiał wybić, hetman wybije i może potem F6? Zobaczcie, skoczek w ogóle nie bije, a to ciekawe. No to ja się z tego cieszę, gram G4, wzmocnię ruch F5. Moim zadaniem będzie wyprowadzenie skoczka, więc tutaj już widzę plan. Wieża F3 i skoczek D2. Tak zrobimy, bo jeżeli zagra goniec na H6 i będzie chciał się władować na E3, to zawsze tym gońcem mogę tutaj wrócić. Nie ukrywam, pozycja białymi jest raczej słaba, ale no tak jak już mówiłem, kombinujemy. No zbijam tym pionkiem, bo tutaj już nie mogę otworzyć, dostałbym taki ruch E4, trzeba na to bardzo, bardzo uważać. Ale ta wieża już może mi się rozegrać troszeczkę, próbować przeciwnika można straszyć. No właśnie, tak się też dzieje. Ale zdążyłem zagrać skoczkiem i on zagra pewnie wieżą na G8. Tutaj się jeszcze tego mocno nie boję, czy już muszę się tego obawiać? No powiem szczerze, tutaj dobra. No dobra, zagram wieża G3, zagram, bo wieża G8 grozi. Po wieża G8... Wybić po prostu? No, zamknięte pozycje. Co on tu kombinuje?
Co on tu kombinuje? No nieźle. Chcę po prostu zagrać skoczkiem na C5 i do pionka mi się dobrać. Jeszcze jakaś taka opcja, goniec F1, żeby tu bronić, ale jak zagram tu, to on mnie poczęstuje ruchem B5, będę musiał wrócić. No ale dobra, gram skoczkiem na C4, jak zagra B5, to przesłoni sobie na chwilę gońca, więc to też jakaś mikrokorzyść może, tak mi się wydaje. No dobra, po tym ruchu, jeżeli skoczek zagra tu, może wieżą się przetransportuje. O, w ogóle zbił. No dobra, a może to jest lepsze w jego wydaniu. Skoczek zagra na C5, będzie mi tu pionka męczył, ale wymiana figur może być korzystna w sumie. Aj, to są. Szachy są tak skomplikowane czasami, ale ten ruch to jeszcze mi pomaga, bo gram wieża G4, przy okazji tutaj bronię. To ten ruch mi w ogóle pomaga. Aha, jemu chodziło o to pewnie, żeby skoczek tutaj już celował. No cóż. Ouch! O, tego to nie widziałem. Zobaczcie, wieża nie ma nigdzie dobrego ruchu. Będę musiał tutaj zbić gońca. No, to mnie tutaj przeciwnik teraz zaskoczył. No niestety, muszę zbić. Nie mam tutaj wyboru. Muszę hetmanem na F1 obronić. Nie muszę, raczej nic nie muszę. Ewentualnie jeszcze mogę, jak mi przeciwnik pozwala. Po wieża G8 będzie groziło tutaj, więc będę musiał jakiś taki ruch zagrać. Skoczek pilnuje pola. Dobra, gram już tutaj hetmanem. Okej, okay, bo moim planem będzie przerzucenie wieży i gońca, przerzucenie gońca. No to będzie długi plan. Zastanawiam się, czy tak nie mogę jeszcze postraszyć. A może zagram wieża B1 z chytrym ruchem goniec C1. Zmienia mi się koncepcja. Ajajaj, ale będzie gorąco. Tutaj jest atak ostry. Jeszcze mam F6. Jeszcze chwilę mam F6. F6, taki ruch troszeczkę na... W sumie nie wiadomo na co. No to będzie jazda. To znaczy, ja tu mam problem, w sensie ogromny problem. Jeszcze mogę tak zagrać i tak mogę zagrać. Ale on mi tu skosi. Ja zbiję tu, on mi tu, ja tu, czy ja będę żył? Dobra, liczę na cuda, powiem wam szczerze, w tej pozycji. Gram tak, wieża F2, no tu nie może zbić, bo zbijam. Jeżeli zbiję tu, to nie mogę hetmanem, bo mi wszystko wybije na G7, a na końcu tutaj z widełkami i wygrywa. Przeciwnik wygrywa, a jeżeli zbije, przepraszam, jeszcze raz, jeśli hetman zbije tu, ja odbiję królem, on zbije tu i ja odchodzę tym królem i tam groziłby mat. No tak, ale gość ogarnia z innej strony w ogóle. No właśnie, właśnie, ale się porobiło, słuchajcie. Porobiło się bardzo nieciekawie. No i tutaj teraz grozi wieża na F6. Mam nie gość. No i mam za swoje, słuchajcie. No to uczciwa przegrana. Już tu widzę przegraną niestety, bo nie widzę, jakbym miał się hetmanem ewakuować. Ewentualnie jeszcze takie jakieś głupiutkie ruchy. No dobra. Próbuję. Przeciwnik zagrał bardzo szybko. I tu mnie zaskoczył. No dobra, to może jakaś nadzieja. Nie wiem w sumie na co. Może tu zagrać. I tak i nie. Tu się przerzuca. Dobra, goniec C1. Pilnuje tego miejsca. Powiem wam szczerze, że tutaj to jest totalnie przegrana pozycja białymi, totalnie. Jakość więcej, silny atak, przesilny atak. Ja tutaj, nie wiem, liczę na jakiś cud. Zaraz, czy jest teraz ruch? O, tu zagrał jeszcze. Taki cichy ruch nie zauważyłem. Tak muszę w ogóle. Koniec musi pilnować G5, skoczka przerzuca, ale ten skoczek tańczy beznadziejnie tam. Kompletnie tańczy. No jeszcze tutaj, jak się uda, może tam jakieś sztuczności w obronie. No właśnie, dobrze gra, dobrze. Tu będzie opcja zbicia. No niestety. No dobra, no gram jeszcze tak. A, mogłem wziąć pionka. W ogóle jakoś źle gram tę partię, słuchajcie. Bardzo źle.
Ale z drugiej strony tutaj bronię na chwilę. Ciężko stwierdzić. Bardzo trudno mi się komentuje pozycję, gdy jest kompletnie przegrana. Oczywiście ja tutaj wiem, że jest topa. Teraz w ogóle grozi mat na H1, więc muszę zagrać królem na F1, jak dobrze liczę. Jeżeli tak, to po prostu tu. Aha, no tak, uciekam tu, on mi zbija gońca. A nie mogę dobrać się do króla. Chyba, że tak, jeszcze tu, on mi zbija gońca, coś tam będzie. Nie, no nic nie ma. Jest kompletnie przegrana. Ale dobrze, dobrze, bo widzicie, no sobie zaświrowałem tymi pionkami, sprawdziłem. Może pewnie dokładniej trzeba było grać. Oczywiście jakiś tam arcymistrz, czy nawet nie arcymistrz, słabszy troszkę gracz, to sobie by poradził, taki Nakamura to tam sobie radził w wielu takich ciekawych sytuacjach. No właśnie, właśnie. Tu poszło bicie. No zbije, on zbije, tak, on zbije mi tego i może tu. Ale to i tak nic nie da. No ale postraszę. Co ma mnie straszyć? A zaraz tutaj jest jazda. Hetman E3 wygrywa. A nie, bo jeszcze mam tutaj broń na G1. Sobie zaplanowałem wieża H2, żeby próbować dać mata. Tylko to niestety jest już za późno. Bardzo dobrze zagrał. Wieża G1, no i tutaj niestety nie ma kompletnie ratunku. Czy dać przyjemność przeciwnikowi i pozwolić mu na mata? Zagram tak. A i tu jest mat na E3 w jednym ruchu. Zasłużona porażka. Pierwsza porażka w speedrunie 2-0. Bardzo dobrze się dzieje. Bardzo dobrze, Krzysztof. To jest nauczka po tym... Oczywiście szukam drugiego przeciwnika. Nauczka po tym, jak grałeś. No ale mimo wszystko spróbuję jeszcze raz ten system zagrać. No dlaczego by nie... troszkę bardziej rozrywkowo, niech będzie dzisiejszy odcinek, no i lecimy z C3, zobaczymy, czy on w ogóle będzie ustawiał pionki, nie, idzie figurkami, no to dobrze, że idzie figurkami, ale zagrajmy sobie w ten sposób, mam nadzieję, że w tym odcinku jeszcze uda się zrobić 1700 ranking, no a potem już oczywiście będziemy próbować grać normalne szachy, tak jak zawsze, troszeczkę tak, poświrujmy troszeczkę. Niech i tak będzie. No także widzieliście, gość wykorzystał ładnie przewagę, grał dosyć szybko, dynamicznie. No i zjadł mnie, no prawidłowo, tak się powinno, tak się powinno karać tych, którzy grają takie dziwne szachy, jak ja właśnie teraz. No dobrze, wszystkie pionki znowu są na trzeciej linii i teraz będziemy rzeźbić. Taki ruch bym już zagrał. Taki ruch bym zagrał. Tutaj by od razu był atak. No ten ruch pozwoli mi na przykład zagrać E4, więc troszeczkę przyblokuję, już jest otwarty goniec. Po wybiciu tutaj skoczek od razu z tempem. No właśnie, skoczek oczywiście może wjechać i tak się pewnie stanie, ale ja zaplanuję goniec G2, żeby tu pilnować i zagrać na przykład skoczkiem na E2, ewentualnie jeszcze goniec na E3. No goniec G2. Niech i tak będzie. Oczywiście nawet też król na F2 może zagrać. Znaczy, może, ja tu nie jestem specjalistą w tym debiucie, bo ten debiut w ogóle nie ma nazwy. Ma nazwę jakąś... Jakąś tutaj ma, ale to już bez znaczenia. Okej, tu jest atak, tego nie zauważyłem. No, już muszę bronić. No właśnie, te słabości się pojawiają na tej trzeciej linii. Jeden przełom i pojawiają się słabości. No dobrze, dobrze, dobrze się dzieje. Bardzo dobrze. No i teraz... On może tak zagrać? W ogóle też hetman A5 jest ciekawe według mnie, bo skoczek ma problem wtedy. I będę musiał chyba tak zagrać, a on zbije tutaj pionka z A5 na A3. I już będzie w topa. Już będzie w topa. No po hetman A5 jeszcze się zastanawiam, czy taki ruch, bicie, nie, no goniec bije, to jest też pozamiatane. No, kompletnie, te pionki to w ogóle nie wypał, jak widać. Ale przeciwnik daje nam szansę. Dobra, skoczek E2, zdążymy z roszadą, więc nie będzie chyba tak źle, bo hetman A5 już dawały konkretne groźby.
Hetman D7, tutaj jest atak, dobra, no G4, no blokujemy totalnie pozycję i za chwilę roszada. Słabość na D3, słabość na B3, wszędzie słabości. Gość się ładnie ustawia, bardzo dobrze zresztą. No takie są szachy niestety, okrutne. Czasami są okrutne, boli, czasem bardzo boli. Tak swoją drogą powiem wam, że jestem aktualnie jeszcze na turnieju w Suwałkach. No niestety idzie mi bardzo słabo. No zagrałem nawet 3 partie ładne, ale niekoniecznie je wygrałem, chociaż byłem zadowolony z gry. Jednakże problem chyba polega u mnie na tym, tak mi się wydaje, że mało widzę po prostu taktyki, co może się wydawać dziwne, ale chyba tak jest. Jednak jak gra się notorycznie ze słabszymi zawodnikami, to ten poziom może troszkę spada. Dobra, to jest ok, chociaż też nie wiem do końca, czy to tak działa. Gram król H2, schodzę w ogóle ze związania. Znaczy nie to, że tak szukam usprawiedliwienia, tylko tak się chciałem z wami podzielić troszeczkę refleksją, że jednak to nie jest takie proste grać w te szachy, dobrze grać w szachy. Znaczy nie jest proste, no to jest wszystko piękne. Poczekajcie, bo tak gadam, a to już się robi w topa znowu, bo tutaj leci, będę musiał znowu oddać jakość. No dobra, oddajemy tą jakość, bo tutaj się robi bardzo gorąco. Tak mnie powiązał gościu z każdej strony, po liniach i po przekątnych. No tak, odbił sobie, ja teraz chyba końcem, żeby goniec sobie polatał. No, biało-polowy goniec, spróbujemy coś tutaj skoczkiem wejść. No i wracając do turnieju, no niestety, no jak się też nie trenuje regularnie, to tak jest. Wymiana hetmanów, okej. No wymienimy te hetmany. Cóż mi innego pozostało? I skoczek B5. Będziemy próbować rzeźbić. Mam jakość mniej, nawet pionka nie ma, ale spróbuję gdzieś przeciwnika poszukiwać. O, chyba że on mnie oszuka. Piękny wtrącony ruch. Jak zagram tutaj, to goniec zagra tu i kłopoty. Muszę chyba król H1. Jeszcze tą wieżę będę chciał odgonić, grając tak może. Ha, chwila, przecież ja jeszcze mogę tutaj tego gońca trzasnąć za moment. Ale ja na jego miejscu bym zagrał wieża B8 i bym związał tutaj skoczka. Dużo jest dobrych posunięć dla czarnego. Ogromnie niestety dużo i tu będziemy cierpieć. Wieża C8, no atak na gońca. Ja tutaj sobie zaplanuję goniec na G5, od razu uciekam. Taki ruch bym chciał zagrać. To może by coś mnie poratowało, tylko ten pionek będzie groźny. No niestety. No dodanie 8 temp pionkami to nie jest dobry pomysł. Ale jeden odcinek można tak troszeczkę zagrać inaczej. Zastanawiam się teraz tak, na H6 to musiał bić, ale nie chcę wymieniać figury, że mam ich mało. O, teraz może się pojawi pewna opcja. Skoczek na D6, żeby wejść na F5. I już jakieś motywy taktyczne. Uderzanie w pionka, tu uderzenie w skoczka. Może coś tu się pojawi. Na szczęście on nie może wieża C1, bo goniec jest jeszcze na straży. Póki co atakujemy wieżę. On zszedł tu, dobra. Skoczek F5. I tu już jest związanie. To już jest, tak powiedzmy, jakaś nadzieja. O, podstawił. No dobra, no muszę wziąć, no oczywiście, prezenty się przyjmuje. I tutaj tak, wieża C1 będę chciał dać zaraz mata. Oczywiście tu jeszcze ma zasłonę, pozycja się figurowo wyrównała, ale nadal uważam, że czarne mają bardzo dobrą pozycję. Król biały jest w kiepskim położeniu, bardzo mądre zagranie, H6, pięknie. Mój przeciwnik wie o co chodzi. Teraz się zastanawiam nad kontrą. Czy nie dać szacha, król tutaj i tutaj. Ale król będzie tędy uciekał, tak dosyć sprytnie mi się wydaje. Z drugiej jednak strony, jeszcze raz policzę, tak, tak i tak. Nawet jak król pójdzie tu, to ja mam taki ruch, a jakby na przykład wieża dała szacha, ja pójdę tu, ciągle szach, ja pójdę tu. Spróbujmy tej opcji. Spróbujmy poszukać aktywności. Znaczy, jak ja zagram tu, to on od razu może dać szacha. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. A tędy mogę uciekać, co nie?
Tutaj, weź mi pionka. Ale tego będę atakował. No dobra, szukamy kontry, po prostu szukamy kontry. Czasami właśnie kontra i takie szalone szachy mogą spowodować, że uratujemy partię po prostu od przegranej. Albo nawet jakimś takim małym fuksikiem się uda wygrać, jeżeli przeciwnik się pomyli. Znaczy, no widzicie, no na to liczę oczywiście. No zobaczymy, jak to się ułoży. Nie, pewnie gość ma wygraną. Jakiś G6 tutaj powinno być chyba zagrane. I to załatwia sprawę, bo skoczek już nie ma takiej aktywności. No ale próbujemy. No właśnie, zobaczcie, jest zagranie wieżą na F2. No więc bijemy na F7 i tu się pojawiają siatki matowe. Tutaj jak przeciwnik zbije, to dostanie goniec na G6. Król zbije, tu biorę wieżę. Tak mogę zagrać, ale też mogę chyba tak zagrać, ale nie, on da szacha, ja tu, on da szacha, ja tu, tu wejdzie. No to goniec G6. Okej. No to udało się przeciwnika oszukać. Tu powinien iść aktywnie. Teraz to zbieram. No też zbijam sobie pionka. No i król. Dobra, no to teraz prawdopodobnie będę polował na gońca. Jak się uda wymienić gońca, no to będzie realizacja już bardzo łatwa. To znaczy, to i tak jest już spoko pozycja wygrana zresztą. Ale no trzeba oczywiście dograć, trzeba uważać do samego końca. No tutaj biję, bo jeszcze bronię przy okazji, jest szach. I chyba wieża G8 działa, bo jak G5, to wieża G6, będę atakował dwa pionki. Dokładnie tak się też dzieje. Tutaj leci albo tutaj. No to troszkę szczęścia w tej partii jednak było, jak widać, ale proszę tak nie grać w domu, jak ja dzisiaj w tym odcinku. No chyba, że chcecie sprawdzić swoje umiejętności logicznego myślenia. W sensie takim, że żebym był dobrze zrozumiany. W sensie takim, że nie macie w ogóle debiutu i już kombinujecie od samego początku. Dobra, zagram tak i wezmę kolejnego pionka. Hop. I zagram tak, atakując skoczka. Skoczek C8 to wieża C6. Nawet mogę zbić skoczka i lecimy pionkiem do góry. Tutaj pionki złączone się bronią same. No i teraz królem podejdziemy sobie i sprawa jest prosta. No to hop. No, jeszcze trzeba uważać, ale można wtrącić szacha i od razu deklarowany ruch. Zbijamy pionka. Jak nie tym, to drugim. Szacha damy. Dobra, i tu szybko sobie dorobimy drugiego hetmana. Hop. Hop. No dobra, lecimy dalej. Nowa partia. No niech będzie, że spróbuję jeszcze raz tymi pionkami zagrać, ale to już ostatnia tego typu gierka. No ten odcinek, mówię, troszkę inny. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale chciałem troszeczkę urozmaicić te pozycje, żeby zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądało. No i zagramy sobie wszystkimi pionkami jeszcze raz na szóstą linię, tym razem właśnie czarnymi, więc to też ma znaczenie dlatego, że mamy tempo mniej. No i przeciwnik, zobaczcie, klasycznie wyprowadził sobie figury, pionki. No dobra, mamy wszystkie pionki na szóstej linii. I ruch E5 mi się narzuca, to wtedy F5 muszę zagrać, żeby bronić G6. No właśnie tutaj celowałbym w bardzo słabe punkty w obozie czarnego króla. No i cóż mogę powiedzieć, pozycja jest po prostu bardzo ciężka. Skoczek E7, bronimy. Nie na F6, tylko na G6 oczywiście. Może nawet poświęcenie tu jest dobre, ale chyba tutaj wieża broni, hetman H5, E5, F5, no to jeszcze bronię. No to poświęcenie może to by było zbyt optymistyczne, ale już gość kombinuje. Zobaczcie, no bardzo dobrze kombinuje, grając właśnie skoczkiem w słaby punkt. Bardzo dobre podejście, uważam.
No dobra. Mam 1691. W ogóle jak uda się tę partię wygrać, a nie, to nie wskoczymy na 1700. Będzie 1699, jeżeli się uda wygrać, oczywiście. No cóż, póki co nie myślmy o wyniku, tylko myślmy o dobrych posunięciach. No właśnie, jest ruch E5, bardzo dobrze. Muszę zagrać F5 od razu, żeby tutaj goniec mi nie uderzał w pionka. No jak jest wybicie, no to będę musiał wybić. I tyle. A jak nie, to nawet chyba przepcham. Zobaczcie, że tutaj pozycje często powstają właśnie takie zamknięte nieco. Ale się rzuca na mnie, proszę bardzo. Chyba dobrze, że się tak rzuca. Gram D5. Jak wybije, to chyba nawet wybije tym, żeby królem się tu schować. Tak zrobię w ogóle. Nie chcę bić tym pionkiem, bo tutaj by mi celował cały czas tą słabość. Okej. I weź tu mądry bądź i graj jakoś mądrze. Dobra, gram królem. Uciekam królem na C7. No trzeba się jakoś bronić. Tak, wjeżdża hetman. Uciekam królem, żeby już ten król miał zasłonę. W razie czego, może skoczkiem. O, tutaj wymiana jest jak najbardziej korzystna. Czarnymi, bez dwóch zdań. No tutaj pionka będzie mi kosił. Będzie kosił pionka, niestety. I nawet nie mam szansy go chyba obronić. Mam jeszcze szansę, bo mogę zagrać tak. Hetman E8. Jest obrona. Ojejku, podstawiłem! Hello, wieża G7, przegrywam. Nie, nie podstawiłem, bo tu jeszcze on król D8. Matko Bosko, ale tutaj zawału zaraz dostanę. Ale potem goniec G5 bije. Aha, tu wieża wisi. Dobra, chyba się trzyma jeszcze. Ale już mi tutaj serce zadrżało. Wieża G1 jednak nie odbił. Dobra, teraz mam szansę, żeby się tutaj zasłonić. Tylko czy tym, ale ciasno się porobiło w pozycji. Powiem szczerze, nie wiem, czym tu teraz mam zagrać. No dobra, zagrajmy. Zagrajmy skoczkiem na D7. Jeżeli tu zbije, to znaczy, jeżeli tu zbije i zbije, to ja zbijam hetmana, więc tego pionka jeszcze próbuję go jakoś bronić. W następnych ruchach, no, chciałoby się tu zagrać, żeby wieża weszła do akcji, chociaż tu nie można tego nawet nazwać akcją, bo jest tak ciasno, że nie wiem, jak się poruszać, ale no, przeciwnik niech atakuje. On ma tutaj wszystko, wolne linie, wszystko po prostu. Ale zaraz, zaraz, czy mi się tu nie pojawia szansa takiego ruchu? On wjedzie tu. Zagram. Tutaj się zastanawiam, bo jak zagram tak, on tutaj, ja zbiję gońcem, on tu i ja wtedy skoczkiem, wtedy goniec mi nie wiąże. Dobra, spróbujemy takiej sztuczki. Król B7, żeby zagrać za chwilę tak. Tu myślę, że te podejście skoczka z tej strony to nie jest dobry pomysł. O, to B5. Nie mogę bić, bo tam na końcu jak dałbym te widły, to tutaj wieża wtrącona E6, więc to nie działałoby. On chyba tutaj może wybić. Ja wybiję tu, to on mi tutaj trzaśnie i są problemy. Dobra, ale poszedł na to, co chciałem, więc zbijamy gońcem. Nie zauważył taktycznego uderzenia. Jak wybije pionkiem, to sprytny skoczek. Ale zaraz, chwila! Szach jest! Jest szach, to wtedy ja chyba muszę tak. Wymiana hetmanów. Tutaj z szachem. Poczekajcie, tu chyba mogę zagrać. Bo jak on mnie zbije tu, to ja tu, ale nie, nie zdobywam figury. Dobra, lepiej zagrać chyba gońcem. Jednak się lepiej zasłonić gońcem. Ciekawe, czy on dostrzega, że hetman wisi. Czasami można zapomnieć o tym, bo tu się zasugerujemy, że goniec wisi, ale no chyba dostrzega. Zaraz zresztą sprawdzimy, jaki ruch zagra. Jak wymieni, no to oczywiście tą wieżą. I tu będziemy cały czas naciskać, więc będziemy mieli to tempo do tego, żeby ustabilizować pozycję i wrócić królem nawet.
No chyba tak trzeba będzie zrobić. Zbił. Okej. Okay. Jak zbiję tu z szachem, to on zagra tak. Nie, nie będzie broni. Nie, nie ma tutaj kombinować. Zbijamy wieżę oczywiście. No właśnie, teraz jak na przykład król podejdzie, to ja mogę jeszcze mogę mu tutaj kopnąć. Ale nie podszedł król. Dobra, no i teraz słuchajcie, nie mogę zbić pionka. Bo on mi zagra tak, będzie atakował skoczka, który broni gońca, który jest też atakowany. No więc jedyna słuszna droga raczej to król C8, bronimy gońca, no i skoczek teraz będzie swobodniejszy. No jeżeli będzie atak na skoczka, no to chyba jakiś tak... A, najpierw jest bitka, dobra. O, to tym pionkiem, to żyjemy, bo tutaj wieża broni skoczka. No to powiedzmy, że teraz już troszeczkę żyjemy, choć dalej białe mają świetną grę. Tak uważam. Może tutaj pokombinować? Może tak zrobimy, bo... Jak on wybije, ja wybiję, to będę atakował tu pionka z tempem i gońca przy okazji. A już się tutaj pojawiają opcje. Nie chcę grać tak. Chcę tylko troszeczkę złapać powietrza, bo już na samym starcie tego powietrza brakowało za każdym razem. Ale to na własne życzenie oczywiście graliśmy. Goniec na H5. Tego ruchu nie widziałem. Ale oczywiście bronimy się jak możemy. Wieża na E6. On tutaj może wymienić. Ja zagram tu. Czy tu się zobaczy. Podwiązanie to jest bardzo zły pomysł. No ale co ja mogę teraz zrobić? Muszę w ten sposób grać. Bardzo dobrze tu zawodnicy ogarniają, jeżeli chodzi o niedebiutowe zagrywki, więc nadal się należą brawa przeciwnikowi, choć mógł pewnie zagrać trochę lepiej. Zobaczymy, co on teraz zrobi, więc trzeba chwilę poczekać na jego ruch. Król B1. O, to mnie nieco zaskoczył. No dobrze, to teraz co by tutaj mu zaserwować? Dobra, wieża D8, bronimy gońca. I może skoczka uwolnimy za chwilę. O nie. O nie, ślepota nie zna granic. Ale poczekajcie, tutaj skoczek na D3, to on chyba nie ogarnął. Wieża D3, skoczek F4 i tutaj widły z każdej strony. To chyba działa. A tu nie mogłem jeszcze wieży zbić, co ciekawe, bo to jakieś młynki wchodziły. No dobra, jak wzięliśmy gońca na F4, to jest bardzo, bardzo dobrze. Chyba kolejny fuks. A tutaj jest bicie. Dobra, wolna amerykanka. Zbijamy gońcem. Gońca i chyba pionkiem będziemy maszerować. Lecimy pionkiem na D3. Jedyna nadzieja. Jeżeli zagra tu królem, to D2. Jeżeli zbije, to tutaj i zbieram wieżę. Ale jeśli zablokuje, to poszukam innej drogi. Ale liczę tutaj na małego fuksika taktycznego. Zobaczymy, czy przeciwnik wróci wieżą. No taka reakcja byłaby chyba prawidłowa. Więc zobaczymy, jak tu przeciwnik zareaguje. No jest jakość mniej. Jakość mniej. O, to jest dobre zagranie. Ale idziemy na D2. Mimo wszystko. Źle zagrałem. Co ja w ogóle zrobiłem? Przecież on królem podejdzie. Aha, tak mogę później zagrać. Już dzisiaj słabo widzę. Tutaj, dobra, ma 3 minuty niecałe. Dobra, goniec E6. Grozi dorobienie hetmana, więc może zagrać tak, ale wtedy F4, ten goniec przez F5 wchodzi. Jakaś szansa jest. Ewentualnie tutaj. Dobra, zagrał bardzo dobrze. Zagrał bardzo dobrze. F4. Bo jeżeli wieża D1, to goniec F5, król C3, B4, bicie i goniec C2. I on może wrócić tutaj wieżą. Będzie wieżówka. No to będziemy ratować się remisem. Chyba że tutaj czas będzie też działał na naszą korzyść.
Dobra, dajemy szacha. Król na pewno na c3. A jeszcze jest inna opcja. Jeszcze jest opcja wieża d3. Król pójdzie na b4. I jak to wykorzystać? Czy w ogóle jest szansa, żeby to wykorzystać? Czy jednak lepiej tak, tak i tu? Grać wieżówkę, ale wieżówka będzie też przegrana. Chyba ten ruch jest lepszy. Dobra. A nie, jeszcze sztuczkę zastosujemy. A5, bo jeżeli zbije tu pionka, to wtedy B4 i zdobywam wieżę i będzie figura więcej. Jest na to szansa. A A5 nie puszcza króla na B4. I tu grozimy teraz młynkiem wieża D3, król C2 i wieża D7 ze zdobyciem wieży na G7. Zobaczymy, czy przeciwnik to ogarnie. Ten ruch jest kąśliwy, bardzo kąśliwy, który wytwarza kolejne groźby. No i przeciwnik ma 1,5 minuty. Już chyba będzie panika powoli. Mam nadzieję. Ale dobrze zagrał. No naprawdę dobrze zagrał. Jeszcze tutaj tak zagramy. Chwila. Jak tutaj go oszukać? Tutaj. No dobra, tutaj będziemy grozić B4 i tak. Ale bardzo ładnie zagrał B3. Trochę mu czasu to zajęło. Ale ruch dobry. Obiektywnie ta pozycja jest przegrana czarnymi. Mimo wszystko. Tak to bym ocenił. Ale dzisiaj rozgrywki, słuchajcie. No i już poniżej minuty ma, więc tutaj się zacznie szybkie granie. Dobrze, to teraz B4 szach. Król tutaj, na pewno zagram tu, król podejdzie. Ale będę miał przynajmniej jednego pionka jeszcze zachowanego, więc potem wieża D5 zdejmę na C5. I wieżówce będę walczył tutaj o remis prawdopodobnie, aczkolwiek no, on ma mało czasu, więc zbijamy. Może taki ruch w ogóle? Nie no, wieża D5 trzeba aktywnie grać, spróbować wziąć pionka. On zagra na pewno tak. Zbijamy pionka, dobra. I wieża H5. Wieża H5. I wieża H3. Aktywnie atakujemy dwa pionki. Wieża 2. No i teraz trzeba zasuwać królem do centrum. Prosta rzecz. Króle w centrum i będziemy tempować. Obiektywnie chyba ta końcówka jest lepsza teraz czarnymi. Bo ja mam ruchy. Taki mały cugcwang stoi, bo on gdziekolwiek wieżą ruszy, nie ruszy, to ja zbijam pionka. A jak król podejdzie do dołu, to ja swoim królem jeszcze wyżej. No właśnie, podchodzę królem. Może być szach. Nie ma szacha. No idziemy pionkiem. Hop. I król E3. I tutaj zbijamy za chwilę pionka. O, tutaj zagrał sprytnie. A to sprytne zagranie jest, wieża D2. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tu. Dobra, wygrana, bo jestem szybko tutaj blisko pionka. On ma już też 9 sekund. No właśnie, to jest bicie. Bicie. I tutaj pionek spokojnie. Ta końcówka już jest bardzo łatwa. A przeciwnikowi spadł czas. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku.